Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: rolnictwo w Polsce a Zielony Ład. Bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszych rozmów niedokończonych, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przewodniczącego Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, byłego ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Szczęść Boże, panie ministrze. Witam i pozdrawiam. Witam bardzo serdecznie również wszystkich i telewizorów, i słuchaczy. Panie ministrze, temat niezwykle ważny. Zielony Ład, kolejny pomysł Unii Europejskiej. Polityka zeroemisyjna to ma być pierwszy kontynent bez emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wiele otwartych pól, w których rodzą się uzasadnione pytania, a wręcz niepokoje, także dotyczące przyszłości polskich gospodarstw i przyszłości polskiego rolnika. Co stanie się, kiedy wejdzie w życie Zielony Ład? Serdecznie dziękuję, że podjęliście ten temat. Mówię o środowisku Radia Maryja. Dzisiaj jest dzień dla mnie dość trudny, bo to jest dzień, kiedy wspominamy katastrofę nad Smoleńskiem. Ja byłem związany z Lechem Kaczyńskim bardzo silnie, więc dla mnie to jest trudny dzień. Ale taki ważny temat jest absolutnie potrzebny. Tym bardziej, że nie toczy się uczciwa dyskusja na temat wpływu Zielonego Ładu. Ja jej nie widzę. Z jednej strony jest propaganda z Brukseli, mówienie o tym, że jest to znakomite rozwiązanie, genialne, które pomoże światu. I właściwie reakcja z drugiej strony ludzi, którzy mają wątpliwości, uzasadnione wątpliwości, będę za chwilę o tym mówił, jest tłamszona, duszona również dlatego, że bardzo wielu naukowców na świecie zależy od swoich rządów. Są finansowani w instytutach naukowych, w uczelniach. Ale pojawiają się już pierwsze analizy, które krytycznie odnoszą się do Zielonego Ładu. Ogólnie mówiąc, to jest taka strategia Unii Europejskiej, która zakłada, że Europa stanie się neutralna klimatycznie do 2050 roku. Nie będzie emisji, będzie zerowy wpływ na klimat, ponieważ jest przekonanie, że to ludzie wpływają na ocieplenie klimatu. Właściwie nie toczy się już w tej chwili dyskusja o cykliczności klimatu, o tym, że ludzi na świecie nie było, a były temperatury raz bardzo wysokie, raz bardzo niskie, były zlodowacenia, były temperatury wysokie, kiedy żyły dinozaury i tak dalej. W tej chwili już nie, mówi się, że to człowiek jest winien. Do końca nie wiadomo, w jakim procencie człowiek jest winien, choćby w kontekście wulkanów, które emitują taką ilość gazów cieplarnianych, że ludzkość przez bardzo długi okres czasu tyle nie wyemituje, co jeden wulkan, choćby ten, który gdzieś tam na Wyspach Kanaryjskich wybuchnął. Natomiast no trudno, walec idzie, mówi się o tym, że ludzie są temu winni. W związku z tym do 2050 roku mają być przeprowadzone bardzo głębokie zmiany w każdej dziedzinie życia człowieka. W gospodarce, w przemyśle, w produkcji energii, w transporcie, w budownictwie, również w rolnictwie. I ja się głównie tym zajmuję, zarówno jako szef tej rady, którą pan prezydent powołał, i moim obowiązkiem jest bardzo precyzyjnie, dokładnie również go informować, ale przede wszystkim jako rolnika, człowieka związanego z rolnictwem całe swoje życie od dzieciństwa do tej pory. Dlatego musimy to analizować. W rolnictwie ten Zielony Ład ma być realizowany przez dwie strategie. Strategię od pola do stołu, bardzo istotnego zredukowania plonotwórczych czynników produkcji, czyli zredukowanie nawożenia, bardzo mocne zredukowanie ochrony roślin, odłogowanie części gruntów i przeznaczenie około 25% w skali Unii Europejskiej na rolnictwo ekologiczne, na uprawy ekologiczne certyfikowane. Nie nasze przekonanie o tym, że my mamy rolnictwo przyjazne przyrodzie, tylko takie, które jest poparte certyfikatami. Oprócz tego dochodzi jeszcze tak zwana strategia bioróżnorodności do 2030 roku. Ona dotyczy zarówno rolnictwa, jak i lasów. Lasy zaczynają się organizować, zaczyna być debata. W piątek była bardzo ciekawa konferencja zorganizowana przez Solidarność Leśną, międzynarodowa konferencja. Przedstawiciele kilku krajów, polscy naukowcy
no, nie zostawili, mówiąc wprost, suchej nitki na tej propozycji europejskiej strategii bioróżnorodności. Że ona jest niedopracowana, że nie rozwiąże żadnych problemów, tylko pogorszy jeszcze stan środowiska i może, nie daj Boże, doprowadzić do zniszczenia pewnej struktury lasów, która w Polsce jest wartością narodową. Ale również ta bioróżnorodność dotyczy również i rolnictwa. Te strategie bardzo mocno będą oddziaływały na rolnictwo. I tu się zaczyna właśnie ten spór, ta dyskusja. Rolnicy europejscy, nie tylko nasi, są przerażeni. Kopa Kodżeka, czyli ta wspólna reprezentacja rolników europejskich, przypomnę, że z Polski jest 5 organizacji, które nas reprezentują, organizacji rolniczych. Kopa Kodżeka zleca różne badania, bo Komisja Europejska, narzucając tę rewolucję, komisarz Wojciechowski mówi, że to jest rewolucja, jakiej nie było od kilkudziesięciu lat, o co najmniej od 30 lat w Europie. Rewolucja dla rolnictwa. A pytanie, ja miałem okazję mu zadać to nawet bezpośrednio, twarzą w twarz na jednym z paneli na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Jakie będą skutki tego dla rynku żywności, dla konsumentów, dla rolników? No, nie ma żadnych wyliczeń. Pojawiają się wyliczenia różnych ośrodków, zarówno naukowców, którym płaci Komisja Europejska i nawet oni, chociaż gryzą się trochę w język, ale mówią o szkodliwości Zielonego Ładu. Między innymi służby naukowe Komisji mówią, że spadek produkcji po wprowadzeniu Zielonego Ładu będzie tak duży, że Europa z eksportera netto stanie się importerem netto żywności. Żywność podrożeje, pojawi się jeszcze większa bariera popytu, bo jak coś jest drogie, to ludzie mniej tego kupują, czyli w jeszcze gorszej sytuacji znajdą się rolnicy europejscy. To nie rozwiąże problemów w skali globu, bo przecież wiatry, monsuny, ruchy powietrza są na całym globie, wokół kuli ziemskiej. Więc to Europa ograniczy produkcję żywności, bo to jest również jeden z celów. Mówi się o tym, że rolnicy mają lepiej zarabiać poprzez jakość. No ale co ma jedno do drugiego? Żywności trzeba produkować bardzo dużo, bo ludzi na świecie przybywa, głodnych przybywa. Ja twierdzę, że kraje, które mają korzystne warunki do uprawiania rolnictwa, a Polska do takich należy, chociaż mamy dużo słabych gleb, może wodą nie umiemy gospodarować, ale mimo wszystko w Polsce mamy około 15 milionów hektarów użytków rolnych i powinniśmy produkować bardzo dużo żywności również dla tych, którzy w swoich krajach, na swoich kontynentach, z powodu tego, że nie ma gleby, bo jest pustynia, nie ma wody, zasolenie, góry, tej żywności nigdy nie wytworzą. I moralnym obowiązkiem tych, którzy mogą żywność wytwarzać, produkować, nie kłóćmy się o słowo, uprawiać pola i hodować zwierzęta, jest wytwarzanie żywności dla tych, którzy również tej żywności sami nie są w stanie i nigdy nie będą w stanie wytworzyć. Jeżeli tej żywności oni nie dostaną, po jakichś racjonalnych oczywiście, na racjonalnych zasadach, to migracyjne ruchy głodowe, które już na naszych oczach się właściwie zaczynają, ruszą na Europę, na te bogate kraje. Ci ludzie z głodu, ze strachu przed głodem, upomną się o tę żywność, która im się, ich zdaniem, należy. Dlatego nie wolno redukować produkcji żywności, a Zielony Ład zakłada zmniejszenie produkcji żywności. Kopa Kodżeka, o której wspomniałem, czyli rolnicy europejscy, pewne badania, opublikowali badania Uniwersytetu w Kolonii. Poważny, szacowny niemiecki uniwersytet, który stwierdził dokładnie to samo, nawet jeszcze bardziej niż te służby naukowe komisji, że właściwie spadek produkcji żywności w Europie dotknie wszystkich działów rolnictwa. To będzie zboże, rzepak, mleko, mięso, owoce, warzywa, wszystkiego. Wszystkiego. Europa, tu wprowadzając bardzo radykalne dla rolników, często niemożliwe do spełnienia, wymagania, właściwie pozbędzie się problemu, będzie się czuła moralnie taka szlachetna, bo dba o przyrodę, ale problem wypchnie na inne kontynenty, gdzie będzie dalej wypalanie dżungli nad Amazonką, gdzie nie będziemy mieli żadnego wpływu, jak są hodowane zwierzęta, jakie są stosowane środki chemiczne. Europa sobie ograniczy produkcję żywności, stając się zależna od innych kontynentów, ale nie będzie miała wpływu, w jakich warunkach ta żywność jest wytwarzana, czy w Ameryce Południowej, czy bliżej nas, na Ukrainie, w Rosji, gdzie się też rolnictwo rozwija, czy w Azji
w niektórych krajach azjatyckich. To jest nielogiczne. A jednocześnie z jednej strony ogromne niezadowolenie, przerażenie rolników, którzy widzą, jakie to będzie mogło przynieść skutki dla ich gospodarstw, dla ich życia, dla ich dochodów, dla utrzymania rodziny. A z drugiej strony opinia Komisji Europejskiej, w tym również komisarza do spraw rolnictwa, który powinien być obrońcą rolników, wsłuchiwać się w głos rolników, być ich patronem, opiekunem, tak jak to czynili wszyscy poprzedni komisarze, ja znałem chyba siedmioro poprzednich komisarzy. Tu z drugiej strony z komisji widzimy samo uspokajanie, że to będzie bardzo dobre, korzystne, że rolnicy powinni się cieszyć, a tylko dlatego protestują, że nie rozumieją dobra, jakie Komisja Europejska im chce oferować. Protesty rolników są nie tylko w Polsce. One mają często różne tam przyczyny, natomiast dotyczące Zielonego Ładu zaczynają być w całej Europie. I w Irlandii, w bogatych krajach Europy Zachodniej, w Niemczech, w Luksemburgu, we Francji, to będzie narastało. Bo nigdy chyba jeszcze w historii, a ja już wiele lat się tym interesuję, tak jak wspomniałem, znałem wielu komisarzy wcześniejszych. Jako minister rolnictwa wielokrotnie bywałem w Brukseli czy w Luksemburgu. Natomiast nigdy nie było takiej sytuacji, żeby tak opinia rolników europejskich rozeszła się, rozjechała się z opinią urzędników brukselskich, którzy mówią, że wszystko będzie dobrze. W Polsce na dodatek mamy specyficzną strukturę rolnictwa. Jesteśmy z niej zadowoleni. Ona jest w spadku po rozbiorach, jest dużo mniejszych gospodarstw, które chcemy utrzymać. To jest dla mnie bardzo ważne, bo te gospodarstwa czy produkują trochę więcej, czy mniej, są ważnymi gospodarstwami dla żywotności tych społeczeństw, tych społeczności na wsi, żeby ludzie nie emigrowali do wielkich miast, czy w kraju, czy za granicą, tylko żeby mogli realizować swoje cele, aspiracje życiowe, również mieszkając na obszarach wiejskich, ale to trzeba również zapewnić im warunki ekonomiczne. Wtedy dopiero te gospodarstwa będą mogły dawać jakieś utrzymanie, czy być istotnym źródłem dochodów, czasami nie jedynym, bo z małych gospodarstw trudno sobie wyobrazić, żeby rodzina się utrzymała. To już nie wróci to, co było parędziesiąt lat temu. Ale w sumie dochodów z różnych, czy z pracy poza gospodarstwem, czy jakichś świadczeń społecznych, również ten dochód z rolnictwa powinien być istotnym elementem. Niestety wprowadzanie tego Zielonego Ładu w Polsce, jeżeli będzie ograniczenie stosowania nawozów, środków ochrony, istotnie spadną plony i pogorszy się ich jakość. Tu nie ma dwóch zdań. To nie jest winą, winna nie jest chemia. Bo czasami tak się mówi, chemia jest czymś złym. Nie. Na przykład zasada, jak się odżywiają rośliny, zbadana czy odkryta pod koniec XIX wieku przez takiego niemieckiego naukowca Liebiga, która mówi, w jaki sposób rośliny się odżywiają, jednoznacznie mówi, tyle tej roślinie trzeba dać składników, ile ona potrzebuje. Więcej jest to głupie. Jest to niepotrzebne, bo również się marnuje te składniki, zatruwając ziemię. Natomiast jeżeli nie da się tylu składników, ilu roślina potrzebuje, to ona nie urośnie. Ona da bardzo niski plon. Więc te niektóre założenia Zielonego Ładu są wbrew nauce rolniczej, która jest podstawą nowoczesnego rolnictwa. Należałoby zastosować szereg bardzo nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań. Biologizacja gleby, całkiem inne typy uprawy ziemi, inne opryskiwacze, inna ochrona roślin, integrowana, biologiczna, roboty w rolnictwie, mechaniczne zwalczanie chwastów nie przez ludzi gdzieś tam z motyką, jak to przez wieki bywało, tylko przy pomocy różnego rodzaju urządzeń. Nauka to wymyśliła, to wszystko jest, tylko to jest potwornie drogie. Potwornie drogie. Jeżeli ktoś był teraz czy na targach w Kielcach, czy na Bednarach pod Poznaniem, to widać, że wszystko jest, tylko jest szalenie drogie. To te mniejsze gospodarstwa, o których tak się lekko mówi, że my chcemy je bronić, bo małe gospodarstwa rodzinne są przyszłością, podstawą i tak dalej, ale
wszystkie działania ekonomiczne dokładnie w te gospodarstwa są wymierzone. No właśnie, panie ministrze, to jest taka bardzo niebezpieczna narracja, także w kontekście Zielonego Ładu padają różnego rodzaju polityczne zapewnienia, że to właśnie te najmniejsze gospodarstwa będą mogły najwięcej skorzystać na Zielonym Ładzie, że otrzymają dofinansowania, będą mogły przekwalifikować się na gospodarstwa ekologiczne, które mają być rzeczywiście jakimś remedium do rozwiązania całości problemu rolnictwa. Nie, to jest, z przykrością to powiem, to jest taka propaganda, która ma ludzi uspokoić, może ich przekonać do partii politycznych. Natomiast te małe gospodarstwa, żeby spełnić wymogi Zielonego Ładu, mówią o tym zresztą polscy naukowcy, profesorowie ekonomiki, rolnictwa, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, że trzeba zastosować tak zwane rolnictwo precyzyjne. To są drony, to są satelity, to jest skanowanie pól, to jest pomoc przy pomocy skomplikowanych urządzeń cyfrowych w podejmowaniu decyzji precyzyjnie, ile tych nawozów, ile środków, w której godzinie czy w której minucie muszą być zastosowane, to teoretycznie jest możliwe do wdrożenia, ale tak jak powiedziałem, jest bardzo drogie i te małe gospodarstwa nie będą nigdy w stanie zakupić tych bardzo drogich maszyn, bo je po prostu na to nie będzie stać. A Komisja Europejska, wprowadzając Zielony Ład, wprowadzając tę strategię, zmusza kraje do ich stosowania, ale nie mówi, skąd rolnicy mają wziąć pieniądze na te nowe inwestycje. Mówi się, i to również pan komisarz Wojciechowski podkreśla, broniąc jakby swojej tezy, że przecież te wszystkie zabiegi Zielonego Ładu będą dobrowolne, fakultatywne. Jak ktoś nie chce, to jego wola. Nie. Państwa będą zmuszane przez Unię Europejską do wdrażania, bo nie po to Komisja Europejska, nie konsultując z nikim, to narzuciła, bo to był początek, w 19 roku Komisja narzuciła, nie pytając ani ministrów, ani środowisk rolniczych, jakie to skutki przyniesie. Nie po to narzuciła, żeby teraz tego nie realizować. Więc kraje będą przymuszane. W przypadku rolników będzie przymus ekonomiczny. Choćby już nowe zasady płatności dla rolników, nowa wspólna polityka rolna, która będzie od 2023 roku. To jest tak, dopłata podstawowa, ta, która się rolnikowi należy z faktu, że uprawia ziemię, będzie bardzo niska, będzie 117 euro, czyli tam 500 zł, nieco ponad 500 zł. Cała reszta, no to pod warunkiem, że rolnik niby dobrowolnie będzie wchodził w ekoschematy, w różnego rodzaju działania, będzie, jak nie będzie miał zwierząt, to nie skorzysta z premii na dobrostan zwierząt. Jeżeli nie będzie miał niektórych roślin, to nie skorzysta z dopłat do tego. Więc teoretycznie on nie musi w te wszystkie skomplikowane działania wchodzić, ale wtedy jego dopłaty będą bardzo, bardzo niskie w stosunku do innych rolników w Polsce czy do rolników w Unii Europejskiej. Więc ja się obawiam, że to bardzo zaszkodzi właśnie małym gospodarstwom. Ale również pewne zasady, które Polska wprowadza, zróżnicowanie dopłat bezpośrednich dla mniejszych gospodarstw, również wsparcie, tak zwana płatność redystrybucyjna, która będzie tylko dla gospodarstw, które mają do 50 hektarów. Zapowiedział zresztą to prezes Kaczyński, że zróżnicowanie płatności właśnie będzie bardzo silne. To się okaże, że te gospodarstwa towarowe, te, które dają największą, podstawową ilość żywności w Polsce. Tej żywności, która idzie do przetwórstwa, która idzie na eksport. Mamy silny eksport. Ja dziwię się niektórym osobom, które mówią, że eksport jest niepotrzebny. No przecież niektóre działy polskiego rolnictwa są uzależnione wręcz od eksportu. Jeżeli byśmy nie eksportowali wołowiny, drobiu, mleka, owoców i warzyw, to my nie jesteśmy w stanie tego w takiej ilości zużyć na potrzeby naszego społeczeństwa. Więc te gospodarstwa towarowe, które produkują żywność na większą skalę, to są często gospodarstwa nie tylko tych latyfundystów, którzy przejęli kiedyś grunty państwowe. Ja również uważam, że błędem lat 90. było uwłaszczenie się dawnej nomenklatury partyjnej na PGR-ach. Mówię to bardzo otwartym tekstem, bo taka była generalnie zasada, że to dyrektorzy, członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej mieli takie możliwości, że często doprowadzając najpierw go do ruiny, żeby obniżyć cenę, przejmowali za stosunkowo niskie, za bezcen często te PGR-y. Ale to były lata 90. Natomiast gospodarstwa, które mają po kilkadziesiąt hektarów, to nie są dawne PGR-y. To są ludzie, którzy kosztem ogromnych wyrzeczeń, kredytów,
zadłużania się, często pomocy rodziny, powiększali te swoje gospodarstwa. Z 10, 20, 30 na 50, na 60, na 70 hektarów jest dużo takich gospodarstw w tej chwili i te gospodarstwa są również zagrożone tym Zielonym Ładem, bo może się okazać, że one nie pasują do jakiegoś modelu europejskiego. Więc uważam, że trzeba o tym mówić. Leśnicy się już organizują, natomiast środowiska rolnicze są słabo zorganizowane. Organizacje rolnicze biją na alarm, ale władza raczej w całej Europie dość lekceważy rolników. Naukowcy, często uzależnieni od finansowania rządowego, boją się zadzierać, że tak powiem bardzo kolokwialnie, z panem komisarzem czy z Komisją Europejską. I ten walec idzie. On się zresztą znakomicie wpisuje w jakąś taką zmianę filozofii europejskiej. Filozofii, która z przyrody zaczyna czynić Boga, religię, ekologia staje się religią. Ja często o tym mówię, to jest zmiana wręcz aksjologii europejskiej. To jest zaprzeczenie temu wszystkiemu, na czym Europa została zbudowana. Przede wszystkim chrześcijaństwu, roli człowieka w przyrodzie, człowieka, który jest panem stworzenia, który owszem ma obowiązek dbać o dobre warunki dla zwierząt, ale to człowiek jest najważniejszy w przyrodzie. A często słyszę, że ci wszyscy ekolodzy, obrońcy zwierząt, którym tak się podoba Zielony Ład, tacy są szczęśliwi, że ten Zielony Ład będzie wprowadzany. Z wielką pasją mówią o swojej miłości do zwierząt. Niechętnie odnoszą się, nie wiem, do strzału dzików na przykład. W przypadku zwalczania afrykańskiego pomoru świń mówią, że nie powinno się jeść mięsa, bo to jest barbarzyństwo. Tak, mięso syntetyczne. Tak, z fabryki będzie mięso, a nie ze zwierzęcia. Chcą likwidować całe działy rolnictwa, takie choćby jak hodowlę zwierząt futerkowych, która jak nie będzie w Europie, to się przeniesie gdzie indziej na świecie, bo zapotrzebowanie na futra w żaden sposób na świecie nie maleje. A jednocześnie jest to dział, który bardzo mocno również ekologicznie zagospodarowuje odpady poubojowe tam z przemysłu mięsnego i tak dalej. Nie ma czasu, by o tym mówić. To ci sami ekolodzy, którzy z taką radością przyjmują Zielony Ład, atakują rolników, stworzyli sobie z rolnictwa chłopca do bicia, krytykują rolników i za hodowlę zwierząt, chcą tę hodowlę likwidować, ale również nawet i uprawy na polach krytykują, mówiąc o tym, że to przecież są uprawy, przestrzenie, pola antropogeniczne, zmienione przez człowieka, to nie jest naturalna przyroda. Tak jakby w życiu czy w innej roślinie nie było chlorofilu, nie było fotosyntezy, nie było pochłaniania dwutlenku węgla, to jest jakaś głupota. To ci sami ludzie nie mają żadnych skrupułów, chroniąc zwierzęta, popierać aborcję. Nie wolno do lochi strzelać, bo tam są małe zwierzątka w ciężarnej samicy świni. Ale kobietę aborcja jest możliwa, bo to jest tylko zlepek komórek. Przecież słyszeliśmy to. To jest coś podłego, coś okropnego. To jest coś, co się w głowie nie mieści, co się w społeczeństwie dzieje. Niestety ten świat w takim głupim kierunku zmierza. Zielony Ład jest tego przykładem, jest tego emanacją. Dlatego uważam, że jeżeli chcemy zabiegać o polskie rolnictwo, ale nie tylko w interesie rolników, bo często jestem oskarżany, panie, pan to jest jeden z rolników, jeden z nich, był pan, jest pan, ma gospodarstwo, jest pan po studiach rolniczych, z rodziny chłopskiej, był pan szefem izb rolniczych, potem ministrem, chłopi mieli swojego ministra, to pan zawsze będzie ich interesów bronił. Nie. Obrona interesów rolników to jest obrona interesów całego społeczeństwa, to jest obrona interesów Polski, to jest polska racja stanu. Jestem absolutnie o tym przekonany. To nie jest partykularny interes rolnika. Ja słyszę nawet z ust największych polskich polityków, niestety również prawicowych, że rolnicy to taka grupa, która zawsze narzeka, wyciąga rękę po jakieś przywileje, pazerna, chciwa, taka, która zawsze czegoś będzie chciała, a sobą niewiele prezentuje. To jest nieprawda. Zarówno godność rolnika i pracy rolniczej, ale również rola w społeczeństwie przez wieki, a w szczególności ostatnie 100 lat. My mamy za co rolnikom dziękować. Ale już przechodząc do czasów współczesnych, mamy obowiązek dziękować za bezpieczeństwo żywnościowe, że nigdy żywności nie brakuje. To my nie umiemy tej żywności szanować, marnujemy tę żywność ogromne ilości, kupując za dużo, bez opamiętania, dając się prowadzić za nos różnym tam reklamom, które się odbywają i nas przekonują, że wszystko jest nam potrzebne. Jesteśmy rolnikom wdzięczni, ale ta wdzięczność
I cieszę się, że o tej wdzięczności mówi, myślę, że uczciwie, pan prezydent. Mówią inni politycy, również kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. To jest partia, w której jestem 20 lat. Mówią o tej wdzięczności dla rolników, ale najlepiej, jeżeli ta wdzięczność byłaby okazywana konkretami. Nie tylko pustosłowiem o tym, kochajmy rolników przy okazji kolejnych dożynek, festynów, kół gospodyń i tak dalej. Kochajmy rolników, ale podejmujmy takie działania ekonomiczne, rynkowe, porządkujące rynek, sprawiające, że rolnik lepiej zarobi na tym, co wytwarza w swoim gospodarstwie, będzie miał pewną stabilność i bezpieczeństwo. Tym pokażmy praktyczną miłość do rolników i ten szacunek, który często jest tylko pustosłowiem na potrzeby chwili, różnego rodzaju spektaklu związanego z polską wsią. Panie ministrze, nawiążę jeszcze do raportu Służby Naukowej Komisji Europejskiej, o którym wspominaliśmy. Ten raport także jednoznacznie mówi o tym, że Zielony Ład nie rozwiąże żadnych klimatycznych problemów, bo tyle procent, ile zostanie na kontynencie europejskim obniżona emisja dwutlenku węgla, o tyle zwiększy się w innej części globu ziemskiego. Stąd i również zasadnicze pytanie dotyczące, no po co ten Zielony Ład? Nie wiem. To jest właśnie problem, że jest coś jak walec przetaczany przez Europę. Najbliższe lata będą bardzo ciężkie. Unia Europejska jeszcze założyła sobie nie tylko neutralność do 50 roku, ale jeszcze ostrzejsze sobie normy nałożyła, przyjmując w lipcu tego roku dokument Fit for 55, gotowi na 55, że ta redukcja już w 30 roku, czyli to właściwie patrząc na procesy historyczne, bardzo szybko, to jest 9 lat raptem, ta redukcja będzie wynosiła 55%, 55% do 30 roku. Ma się odbyć to kosztem ogromnych również i opłat, i wzrostu koszt cen paliwa, bo będą obciążeni dostarczyciele paliw. No już po części tego doświadczamy. Tak, dostarczyciele prądu będą musieli podnosić, bo będą obciążeni ogromnymi kosztami. To jest kwestia transportu, kwestia budownictwa, również i rolnictwa, bo o tym też trzeba twardo mówić. Sama komisja powiedziała, że oszczędnie licząc koszty do 30 roku, czyli najbliższe 9 lat, wprowadzania tych pierwszych działań Zielonego Ładu w ramach tej gotowi na 55, czyli ten Fit for 55, to wyniosą 1 100 000 000 000 euro. I za to zapłaci przecież nie Komisja Europejska, nie rządy, bo państwa komisja nie ma swoich pieniędzy. To są pieniądze, które idą od nas, od podatników, od ojca, ode mnie, od każdego z nas. Czyli o tyle wzrosną koszty w Europie, które zostaną przerzucone na konsumentów, na każdego członka społeczności europejskiej. I to nie da żadnego efektu. Właśnie o tym mówią i te służby Komisji Europejskiej, i ten Instytut Niemiecki. Wczoraj na tej konferencji w piątek mówili również naukowcy z Polski o tym. To nie przyniesie żadnych skutków dla poprawienia klimatu, bo będzie wyeksportowanie problemu. O tyle tu się zmniejszy, no tyle się zwiększy w Ameryce Południowej, w Chinach. Tym bardziej, że niektóre te wielkie kraje mają, mówiąc to w nosie, te założenia, udają, że coś będą robiły, albo wprost mówią, że nic nie będą robiły. To jest, dotyczy i Chin, dotyczy Indii, dotyczy Stanów Zjednoczonych i innych wielkich gospodarek. Dość powiedzieć, że Europa, Unia Europejska odpowiada za mniej więcej 9% tych gazów cieplarnianych. 9%. Rolnictwo w ramach tej unijnej emisji to jest około 10%. W niektórych gazach, może w podtlenku azotu trochę więcej. No, czyli biorąc pod uwagę cały glob, to wpływ rolnictwa europejskiego to jest może 1%, może 2%. A jednocześnie to rolnictwo ma zostać tak mocno uderzone, tak mocno doświadczone. Może tu chodzi o coś innego. Ja zawsze bałem się formułować jakieś strategie spiskowe, jakieś teorie, ale czy chodzi o to, żeby to rolnictwo europejskie, które jest w Polsce może najbardziej ze wszystkich krajów, jakąś taką opoką pewnej naturalnej siły człowieka. Jest związane z rodziną, jest związane z ziemią, jest związane z obserwacją przyrody, z pewnym odniesieniem również w sposób naturalny do religii, do transcendencji,
do tego, że pracujemy, czasami tyramy jak woły, ale współpracujemy z Panem Bogiem w osiągnięciu jakichś celów. To z niczego się nie wzięło powiedzenie, że jest to praca rąk ludzkich i Boże błogosławieństwo. Tylko to wtedy może dawać jakiś efekt. Ludzie sami choćby się zatyrali, to jeżeli błogosławieństwa nie będzie, niewiele osiągną. Więc może jest to uderzenie w to rolnictwo, w rodziny, w rolników. Szczególnie może w Polsce będzie to bardzo przykre czy dokuczliwe, bo polska wieś jest jakąś ostoją jednak w tradycji, w większym stopniu może niż miasta. Czyli to kolejny ideologiczny zabieg, panie ministrze, których tak wiele serwuje nam ostatnio Unia Europejska. Zielony Ład jest tylko zabiegiem ideologicznym, tylko. To jest nieprzemyślane, nieprzeliczone, to jest wymysł ideologiczny, wydaje się, środowisk lewicowych. Tak mi się wydaje, że to lewica europejska, związana ze szkołą frankfurcką, z tym mitem stworzenia nowego człowieka europejskiego przez odcięcie go od korzeni religijnych, od tradycji europejskiej, od różnego rodzaju uwarunkowań związanych z rodziną, która daje wychowanie dzieci, jest jakąś ostoją stabilności. Również zakwestionowanie ról mężczyzny i kobiety, zakwestionowanie relacji między rodzicami a dziećmi, zaburzenie cywilizacyjne przez imigrantów z różnych innych kierunków ze świata. To wszystko lewica europejska wprowadza różnymi metodami. Tak mi się wydaje, że ten Zielony Ład jest ściśle z tym związany. To jest jedno z założeń, jedna z tych strategii, które właśnie mają stworzyć tego nowego człowieka, który w przyrodzie będzie upatrywał religię, Pana Boga, a jednocześnie Europa pozbawiona własnego rolnictwa, czy to rolnictwo bardzo osłabione pozostanie, będzie bardzo podatna, społeczeństwo europejskie również, na manipulacje. W Polsce, jeżeli małe gospodarstwa, mniejsze gospodarstwa, ale również te gospodarstwa, które mają po parę dziesiąt hektarów, zostaną uderzone, to nie jest tak, że w Polsce nie będzie produkcji żywności. Będzie, tylko już nie będzie w gospodarstwach, gdzie człowiek jest właścicielem, jest kreatorem, jest zarządcą, jest również sam dla siebie pracownikiem, tylko rolnicy staną się pracownikami międzynarodowych korporacji, które w to rolnictwo wejdą. To zresztą widać. Promowanie czy wymuszanie tuczu nakładczego w hodowli trzody chlewnej, że rolnik, dostając materiał hodowlany, paszę, będzie tylko wyrobnikiem, pracownikiem w tych gospodarstwach, w swoich budynkach, żyjąc z pensji wypłacanej mu przez firmę duńską, niemiecką, holenderską czy chińską, czy jakąkolwiek inną. Także może się okazać, że ten Zielony Ład, którego szczegóły cały czas trzeba analizować, bo to zagrożenie musi znaleźć racjonalną odpowiedź również. A nawet jeżeli nie będziemy w stanie powstrzymać tego walca, to musimy znaleźć takie rozwiązania dla Polski, dla polskiego rolnictwa, które zminimalizują straty i sprawią, że ten potencjał polskiego rolnictwa odpowiednio wykorzystamy. 10 minut pozostało do zakończenia naszych rozmów niedokończonych. Dzisiaj z racji na transmisję z Archikatedry Warszawskiej nieco krótsze nasze spotkanie. Chciałbym Państwa zaprosić do telefonicznego kontaktu razem z nami. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie. 536 600 300 i końcówka 400. Oraz dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Państwu przypomnę, że naszym gościem jest pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, były minister rolnictwa i rozwoju wsi. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, trochę głośniej poprosimy. Kogo witamy? Skąd telefon? Jan z Podkarpacia. Pozdrawiam pana ministra i ojca. Otóż istotnie, panie ministrze, ma pan rację. W skrócie chodzi o wyludnienie wsi. Najbardziej zresztą część społeczeństwa wyrzucić stamtąd, żeby nie stawiała już oporu.
A jak zaczyna działać Zielony Ład, to proszę poczytać dokładnie Kambodżę z lata 70 i Rodezję w Afryce za rządów Mugabe. Tam właśnie to była forpoczta. Niewątpliwie jest to szkodliwa działalność i to bardzo, ale panie ministrze, ja chciałem zwrócić pana uwagę na to, że ta działalność antyrolnicza zaczęła się już i chciałem zupełnie przez inny pryzmat panu podpowiedzieć, namówić pana, żeby pan zaczął liczyć. Mianowicie system podatkowy tak grabi rolnika jak nikogo w Polsce. I podaję kilka przykładów. Nowo za sztucznych środkach ochrony roślin jest 60% podatku, w paliwie 75%, w węglu jest 28 rodzajów podatków, w prądzie, w gazie po 60%, więc przy takim obciążeniu podatkowym rolnik nie jest w stanie wytrzymać. Stąd wzięły się dopłaty. To nie są żadne dopłaty. To jest częściowy zwrot nadpłaconego podatku. Niech pan minister policzy, ile rolnik musi, zakupując środki wszystkie do produkcji na wiosnę, ile musi zapłacić w tych środkach podatku, żeby w ogóle wyjechać w pole. Jeżeli mu nie zwrócą częściowo tych dopłat, to on od razu zbankrutuje na samym starcie. Utworzono wiele tych urzędniczych po prostu, gdzie rolnik bez przerwy musi się udawać o różne dopłaty, pozwolenia, zezwolenia, czyli zrobiono faktycznie fornala z rolnika na własnej ziemi. On właśnie praktycznie rzecz biorąc nie może o niczym decydować, jak się słucha w przekroju tych wszystkich audycji. I myślę, że powinniście zacząć od wyliczenia właśnie tych obciążeń podatkowych. Pomijam sprawę, jak wobec prawa jest to włączanie do tak potężnych podatków, do środków, które rolnik musi kupić, jeżeli w ogóle chce uprawiać ziemię. Więc Panie bardzo Janie, proszę od tego zacząć. Dziękujemy ślicznie. Czasu mamy dzisiaj niewiele, panie ministrze, bardzo proszę. Ciekawe pytanie i również te tezy, z którymi się w zdecydowanej większości zgadzam. Na rolnictwie żyje bardzo wiele różnego rodzaju, zarówno dostarczycieli surowców, paliwa, części zamiennych, nawozów, środków ochrony roślin, o których pan wspominał. Te firmy korzystają z różnych ulg, ułatwień, w sposób dowolny kształtują cenę. W tej chwili cena nawozów na przykład jest dramatyczna. To jest coś niesamowitego, że w ciągu bardzo krótkiego czasu nawozy podrożały 300, 400 i więcej procent. I rolnicy są bezradni. Firmy mówią, że no trudno, koszty wzrosły, ceny gazu wzrosły. To jest międzynarodowa gra Putina, ale również przecież państwo nie może umyć rąk i powiedzieć, że rolnicy nie zastosują nawozów, bo nic w przyszłym roku nie urośnie. Dlatego struktura podatków jest szalenie ważna. Tu na horyzoncie pojawiają się zmiany unijne. Na przykład Unia w tej chwili chce wprowadzić podwyższenie VAT-u na mięso do maksymalnych poziomów w poszczególnych krajach. Czyli na inne produkty rolnicze VAT w Polsce byłby kilkuprocentowy, natomiast na mięso 23%. No to jeszcze dodatkowo bardzo silnie uderza w już i tak bardzo ograbionych producentów mięsa. Ja zakładałem i tu się całkowicie różnie. No, jest to złożona sprawa, może w części wieczornej o tym porozmawiamy, od propozycji Prawa i Sprawiedliwości odnośnie wsparcia dla rolnictwa. Tam się mówi o kolejnych pomocach, dotacjach, miliardach, pompowaniu, dopłacaniu do wszystkiego. A dla mnie jest ważniejsze, żeby rolnicy mieli tak uporządkowany rynek, żeby te ogniwa, producenci surowca, przetwórcy i handel i dystrybucja sprawiedliwie dzielili się tym, za co na koniec płaci każdy z nas jako konsument. Bo w tej chwili tego sprawiedliwego podziału nie ma. Nie ma tej podzielonej marży. Również trzeba myśleć właśnie o takiej konstrukcji rynku, która sprawi, że rolnicy produkując uczciwie, pracując uczciwie, będą w stanie uczciwie również na utrzymanie swojej rodziny zarobić. Ale tu musi wkroczyć państwo. Państwo nie może umywać rąk. Do tego wątku powrócimy w drugiej części, panie ministrze. Jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy? Moje imię Maria, z okolic Tuchowa dzwonię. Ja witam bardzo serdecznie ojca Piotra i pana ministra. Mam wielki szacunek do pana i bardzo chętnie słucham pana ministra i bardzo jestem zadowolona z tego, bo mówi naprawdę prawdę. Jeżeli chodzi o rolnictwo, chcę się odnieść do pana, który poprzednio dzwonił, że ja byłam
zszokowana, jak poszłam w sobotę, bo nie dało się posiać wszystkiego zboża, bo było bardzo mokro. Poszłam do sklepu, do centrum i okazało się, że za nawozy azotowe, które na wiosnę kupowałam w cenie 1280 za tonę, teraz są 3300. No więc podziękowałam, bo na takim małym gospodarstwie nie jestem w stanie kupić takich nawozów, które podrożały prawie 150%. Niech mi pan powie, co z tym wszystkim będzie. Okazuje się, że to się nie da tak rolnictwa prowadzić w takich warunkach. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dziękuję ślicznie. Pani Mario, pozdrawiamy bardzo gorąco. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa pod moim adresem. Nie wiem, czy na nie zasłużyłem, chociaż starałem się pilnować interesów rolniczych w trosce o interes państwa. To zawsze podkreślam. Chociaż jestem rolnikiem, to troska o dobre rolnictwo to jest troska o interes państwa. Podzielam pani zdanie, że będzie coraz trudniej gospodarować. Również jeszcze wracając do poprzednika. Tak, trzeba liczyć precyzyjnie, pokazując w jakim kontekście ekonomicznym funkcjonuje rolnictwo. Podjąłem decyzję, chcę o tym też powiedzieć, utworzenia Towarzystwa Rolniczego i Przemysłowego. Będzie się nazywało Tradycja i Przyszłość. Dlatego, że fragment programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości, który wiele lat temu pisałem, nazywał się Tradycja i Przyszłość. I chcemy z wieloma osobami zatroskanymi o sprawy wsi właśnie zacząć analizować, w jakim kontekście ekonomicznym funkcjonuje rolnictwo i jakie zagrożenia niesie ten Zielony Ład. Bo tu jako żywo jakieś kłamstwo się pojawia. Z jednej strony propaganda Komisji Europejskiej, a z drugiej strony głosy rolników, kolejne głosy rolników, które mówią o przerażeniu, o tym, że nie da rady dalej funkcjonować. To co się stanie, jeżeli w Polsce zabraknie rolnictwa? Zapraszam państwa na tą część wieczorną, bo będziemy mieli więcej czasu, żeby pewne wątki poruszyć. Panie ministrze i pani Maria, to przedstawiciel właśnie tych małych gospodarstw, o których dzisiaj także mówiliśmy, ogromna tak troska jest. I obawa, czy uda się związać koniec z końcem. Te małe gospodarstwa są w bardzo ciężkiej sytuacji, bo z jednej strony słyszą co chwilę zapewnienia o tym, że wszyscy kochają małe gospodarstwa, są chwalone, pod niebiosa podnoszone, a jednocześnie zmiany ekonomiczne, również ten Zielony Ład, sprawiają, że te gospodarstwa w pierwszej kolejności będą miały wielkie, wielkie kłopoty. Tym gospodarstwom trzeba pomagać w sposób racjonalny. Takim mitem powtarzanym również przez prezesa Kaczyńskiego, i mówię to całkowicie otwarcie, że wszyscy będą zajmowali się rolniczym handlem detalicznym. W Polsce jest około 1 300 000 gospodarstw. Handlem detalicznym zajmuje się około 20 000 gospodarstw. To jest około 1,5% rolników. Nawet jeżeli to wzrośnie o 100%, to będzie 3% rolników. Trzeba stworzyć warunki, żeby również rolnicy, którzy mają większą ilość produktu, mogli go sprzedawać za przyzwoitą cenę, a nie, przepraszam, z własną pietruszką stać w sobotę i w niedzielę na rynku w mieście. Dziękuję ślicznie. Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Rolnictwo w Polsce, Zielony Ład. Naszym gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, były minister rolnictwa i rozwoju wsi. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. I dziękuję oczywiście wszystkim naszym widzom telewizji Trwam, zapraszając na drugą część naszego spotkania.